Animacje, nauka, interakcje i atrakcje to wszystko już 1 maja na Placu Narutowicza w Bełchatowie. Wszystko za sprawą drugiej edycji festiwalu Reaktor, do udziału w którym już dziś wszystkich mieszkańców zaprasza prezydent Bełchatowa. Mam przekonanie, że to wszystko, co będzie naszym udziałem za sprawą tych wszystkich spotkań, koncertów, czy też różnego rodzaju konkursów, przedsięwzięć, sprawi, że ten festiwal organizowany po raz drugi będzie się wpisywał na stałe w scenariusz wydarzeń kulturalnych, które odbywają się w naszym mieście i dołączy do takich przedsięwzięć jak Dni Bełchatowa, Dni Rodziny. Festiwal zainauguruje cykl wydarzeń, które od maja do września odbywać się będą w centrum miasta. Festiwal Reaktor rozpocznie się o godzinie 13 i rozpocznie się ekopiknikiem naukowym, którego jakby takim trzonem będzie strefa naukowa z możliwością poeksperymentowania i doświadczenia różnych zjawisk, które zachodzą w otaczającym nas świecie. Program pikniku naukowego jest bardzo różnorodny, dlatego też myślę, że z pewnością każdy znajdzie w nim coś dla siebie. W specjalnie wyodrębnionych namiotach sferycznych, jak również w głównym holu nowego obiektu MCK Giganty Mocy będzie można zobaczyć pokazy szalonych naukowców, ale będzie można również wziąć udział w warsztatach robotycznych i przeżyć, myślę, że naprawdę fajną, ciekawą przygodę przy projektowaniu i programowaniu i budowaniu właśnie robotów. To oczywiście nie wszystkie atrakcje zaplanowane na ten dzień. W ramach festiwalu prawdziwą energię będzie można również doznać, poczuć między innymi podczas przeglądu filmów pod nazwą Energetycznie z Discovery Science, jak również podczas ponad 3-godzinnych warsztatów bębniarskich prowadzonych przez Ryszarda Bazarnika, które będą odbywały się na scenie przy MCK Giganty Mocy. Będą między innymi prezentacje samochodów elektrycznych, prezentacje aktywności sportowych, stoiska ze zdrową żywnością, prezentacja sztuki rzeźbienia w owocach. To tylko niektóre z licznych zaplanowanych na ten dzień atrakcji. Kulminacyjnym punktem festiwalu Reaktor Ania będzie pokaz oświetlenia architektonicznego, jak również energetyczne show laserowo-pirotechniczne, którego start przewidujemy około godziny 21 na placu szachowym, zlokalizowanym oczywiście na placu Narutowicza w Bełchatowie. Wiele tych wydarzeń będzie miało miejsce w Bełchatowie z całą pewnością po raz pierwszy, chociażby te namioty sferyczne to pewne przedsięwzięcie, które w Bełchatowie jeszcze nie było obecne. Mam nadzieję, że to przyciągnie ciekawość nas wszystkich, że tam pojawimy się z ochotą. Będzie to na pewno nowe doświadczenie, nowa jakość, zupełnie coś odmiennego niż tradycyjny piknik związany chociażby z Dniami Bełchatowa. Mam nadzieję, że przyjmie się to na stałe w scenariusz wydarzeń w Bełchatowie. Sponsorem tytularnym tegorocznej edycji wydarzenia jest Centrum Elektryczne Ania. Szczegóły na stronie internetowej www.reaktorbełchatów.pl.